Minister po raz pierwszy od bardzo długiego czasu wikła wojsko do bieżącej polityki, bo tapele smoleńskie, transport figury Jezusa Chrystusa, używanie wojska w tego rodzaju okolicznościach, nie wiem, festyn ojca Rydzyka, o tym też czytaliśmy. Bardzo źle jest w wojsku przyjmowane. Wojsko powinno być apolityczne. Wojsko może nawet jeszcze bardziej niż armię w innych krajach pokomunistycznych, właśnie przez stan wojenny, przez Jaruzelskiego, przez to wejście wojska fatalne w latach 80. urządziny życia, ceni sobie to, że jest z dala od polityki. Dzisiaj jest przez Macierewicza na pierwszej linii, bo dokładnie wojsko wie, że staje się taką trampoliną jego kariery politycznej. Zresztą niesłychanie skuteczny sposób. Wojsko daje możliwość do czy kierowanie resortem obrony do wejścia w bardzo różne dziedziny. Właśnie historii, biznesu. Minister Macierewicz podporządkował sobie Polską Grupę Zbrojeniową. Już nie jest u ministra skarbu. Obsadził tam swoimi ludźmi, synem prywatnego adwokata, słynnymi aptekarzami z Łomianek. Minister Macierewicz ma pod sobą dwie służby specjalne, więc rozbudowuje to swoje imperium, ale dzieje się to kosztem autorytetu, powagi wojska i ja sądzę, że przez długie lata cena za to będzie płacona, ale jakkolwiek pewnie wojsku doceniając te podwyżki, które zresztą były zapowiadane jeszcze w zeszłym roku przez poprzedni rząd, to ta nieobliczalność, to, że w każdej chwili można być odwołanym bez specjalnego powodu, tak jak niedawno wybitni dowódcy wojsk specjalnych zostali odwołani i nikt w wojsku nie wie dlaczego, albo się może domyślać dlaczego, to wojsko jest instytucją, która wyjątkowo ceni stabilność i przewidywalność i tacy powinni być ministrowie. I myślę, że wojsko też jest zmęczone, tak jak i opinia publiczna jest zmęczona tym, że jest to resort dostarczający w każdym tygodniu jakiegoś skandalu. A to rzecznik Misiewicz coś dostanie, to minister Macierewicz coś powie. Naprawdę, jeśli spojrzeć w jakąś statystykę, ile się mówi o MON-ie w negatywnym kontekście przez ostatni rok, to są rekordy wszechczasów. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.